Jeśli wtedy poczujemy przeszywający ból aż do pleców, to znaczy, że coś się dzieje z woreczkiem żółciowym. Mózg, żołądek, woreczek żółciowy, pyk, żółć, emulgacja, dwunastnica, gęściej, coraz gęściej robią się kamienie, zatykają przewody żółciowe, no i mamy okropne dolegliwości. To jest absolutna magia i czar dla zdrowia wątroby i dróg żółciowych. Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Akademii Zdrowej Babci. Dzisiaj bierzemy woreczek żółciowy do odnowy. Dowiecie się z dzisiejszego odcinka, jak zapobiegać, żeby nie nawalał, co robić, jak jest trochę zapalony, jak żyć bez niego i co brać, żeby sobie pomóc. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostańcie ze mną. Jest wiele spośród nas, które cierpią z powodu dolegliwości woreczka żółciowego. I na samym początku muszę zdementować, że jest to nazwa tak zwana powszechna. Bo ten narząd, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to medycznie nazwany jest pęcherzykiem żółciowym. Ma niebywale ważną rolę w organizmie i nieźle nam potrafi dać popalić. A kto jest zagrożony dolegliwościami ze strony woreczka żółciowego? Otóż, moje kochane, 6 na 10 z nas. Czyli 60% kobiet po 50 roku życia ma jakieś dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego, który nazywacie popularnie woreczkiem. To zaczniemy od tego, że ja Wam dzisiaj wytłumaczę, na czym polega jego rola i skąd się biorą kłopoty, jakie nam sprawia. Otóż pęcherzyk żółciowy to jest takie urządzenie, które jest pomiędzy wątrobą a dwunastnicą i jego zadaniem jest nic innego jak wstrzykiwanie żółci do dwunastnicy w celu strawienia tłuszczów, które zjadłyśmy w pokarmie. To jest taki wstępny proces trawienia, ponieważ tam następuje dzięki żółci tak zwana emulgacja, czyli rozbicie wielkich kropel tłuszczu w malutkie kropeleczki, tak jak się robi sos vinaigre. Pamiętacie, z oliwką i tak dalej, i tak dalej. Drobniutkie kropeleczki, żeby one później mogły być zalane lipazą trzustkową i wchłonięte w jelicie cienkim. Czyli rola woreczka żółciowego, czyli pęcherzyka żółciowego, jest rolą poniekąd mechaniczną. On jest strzykawką, która w bardzo określony sposób zalewa masę pokarmową żółcią w celu strawienia tłuszczy. W nawiasie powiem, dlatego te, które nie mamy woreczka, mamy taki zakaz i zaostrzenie w jedzeniu tłuszczów. Nas, czyli grupę kobiet po 50, można podzielić na 3 grupy, jeśli chodzi o woreczek żółciowy. Te, które jeszcze nie mają z nim problemu, te, które jeszcze mają ten woreczek, ale już mają problem, pobolewa, jest stan zapalny, coś tam się dzieje, i te, które już tego woreczka nie mają. Ja Wam teraz powiem, co trzeba robić, żeby w każdej z tych sytuacji czuć się dobrze, bo nasze hasło głosi normalne, to czuć się dobrze. Jak dbać o tę strzykawkę żółci, która zaleje nią tłuszcz, który przyjmiemy razem z jedzeniem. Oprócz zalewania tłuszczu żółcią, woreczek żółciowy ma jeszcze jedną rolę. On wspomaga i przygotowuje organizm do prawidłowego wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E, K. Woreczek żółciowy ma głównie zadanie mechaniczne. Wstrzykuje. Kiedy on wstrzykuje żółć? Kiedy my, dostaje sygnał od mózgu, że myśmy zjedli. Tak? Mózg, żołądek, woreczek żółciowy, pyk, żółć, emulgacja, dwunastnica, enzymy, jelito cienkie, wchłanianie. Jesteśmy zdrowiusieńkie. Ale co musi być spełnione, żeby ten woreczek żółciowy nam sprzyjał, a nie nawalał? Muszą być spełnione 3 warunki. Po pierwsze, musi być odpowiednia ilość żółci produkowana w przewodach żółciowych w wątrobie. Czyli musi być silna i wydolna wątroba.
Druga rzecz, ta żółć musi bardzo sprawnie przepływać, czyli ruchy perystaltyczne i cały kierunek przepływu żółci musi być intensywny. No i woreczek musi się kurczyć i rozkurczać, żeby tę żółć w odpowiednim momencie wstrzykiwać do dwunastnicy na papkę pokarmową, która tam z żołądka właśnie sobie pięknie wpada. Co się może dziać złego? Otóż przede wszystkim ta żółć z różnych powodów może być produkowana w zbyt małej ilości, w związku z tym niewystarczająco emulguje tłuszcze. W woreczku żółciowym następuje też zagęszczanie żółci, robi się zatem bardzo gęsta i tworzą się z niej złogi i kamienie. Kolejna rzecz, może być zaburzony ten ruch wystrzeliwania żółci przez woreczek żółciowy do dwunastnicy. Wtedy następuje tak zwany zastój żółci w woreczku, w pęcherzyku żółciowym, zagęszczanie żółci i robi się coraz gęściej robią się kamienie, zatykają przewody żółciowe, no i mamy okropne dolegliwości. Niestety może dziać się jeszcze trzecia rzecz, otóż tej żółci może być również za mało i wtedy ona jest niewystarczająca do wytłuczenia bakterii jelitowych, które są przecież połączone w naszych kiszkach i dostają się do różnych miejsc i wtedy tworzy się w woreczku żółciowym stan zapalny, jeszcze nie kamienie, ale stan zapalny i bardzo, bardzo nas to boli. Jakie są objawy dolegliwości ze strony woreczka żółciowego? No przede wszystkim bardzo silny, przeszywający ból pod prawymi żebrami, tak mniej więcej jak się położy dłoń w tym miejscu. I gdybyście chciały sprawdzić sobie, czy to jest woreczek żółciowy, czy to jest inny ból brzucha, na przykład kolka jelitowa, czy na przykład ból nerki, to jest bardzo proste badanie. Kładziemy się na wznak, przykładamy dłoń do prawej strony ciała i ktoś albo my same dość mocno w tę dłoń uderzamy pięścią, w płasko przyłożoną dłoń. Jeśli wtedy poczujemy przeszywający ból aż do pleców, to znaczy, że coś się dzieje z woreczkiem żółciowym. Jak zatem o niego dbać w każdej z tych trzech grup, o której powiedziałam? No to ja zacznę może od tych, do których ja się kwalifikuję, czyli jeszcze mnie nie dopadły dolegliwości ze strony woreczka żółciowego. W tej sytuacji, mając już lat 50+, należałoby zadbać o trzy rzeczy. O zdrową i silną wątrobę, która będzie produkowała odpowiednią ilość żółci. O intensywny i silny przepływ żółci przez przewody żółciowe z wątroby do woreczka i o bardzo ładną pracę strzykawki, jaką jest woreczek żółciowy, żeby tą żółcią zalewał to, co zjadłyśmy i żeby trawienie przebiegało sobie w sposób spokojny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak zadbać o to, żeby ten woreczek żółciowy, który już jest w stanie zapalnym, się uspokoił. No, do tych wszystkich działań, czyli wspomożenia pracy wątroby, produkcji ilości żółci i sprawności woreczka żółciowego, należy dodać elementy i produkty, surowce, alkaloidy przeciwzapalne. No i jest teraz trzecia sytuacja. Mówię do wszystkich, które już nie mają woreczka. O co trzeba zadbać? Nie ma strzykawki, więc trzeba szczególnie zadbać o intensywny nurt żółci z przewodów żółciowych prosto do dwunastnicy. Nie ma strzykawki. I dbać o to, żeby nie zrobił się zastój żółci w przewodach żółciowych, gdzie też się mogą zrobić kamienie. I teraz oczywiście warto jest brać na to, co? No, porządnie skomponowany suplement. Ja taki suplement stworzyłam, jak i wiele innych, z zespołem naukowców marki Hempking z Białegostoku. Serdecznie pozdrawiam współtwórców naszych wspólnych suplementów. I słuchajcie, wpakowaliśmy w jedną kapsułkę
aż 14 aktywnych składników, które ochronią woreczek żółciowy, wspomogą i uspokoją, jak jest w stanie zapalnym, i zadbają o przepływ żółci przez przewody żółciowe, jak go już nie mamy. Ta jedna śliczna kapsułka to jest nic innego jak suplement diety HEPA Strong, który firmuje swoją szanowną osobą. Co my mamy w tej kapsułeczce? Słuchajcie, w tej kapsułeczce mamy wszystko, co potrzeba do silnej i zdrowej pracy wątroby, do produkcji odpowiedniej ilości żółci do trawienia tłuszczu w dwunastnicy i do szybkiego przepływu żółci przez przewody żółciowe do woreczka lub nawet bezpośrednio do dwunastnicy, jeśli tego pęcherzyka żółciowego nie mamy. A co tu jest konkretnie? Słuchajcie, co by nie było, to wszystko jest standaryzowane. Co to oznacza? W każdej kapsułce jest taka sama ilość substancji czynnej, czyli alkaloidu, który działa właśnie z tej rośliny na naszą wątrobę i drogi żółciowe. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj bardzo dobrą i solidną i bezpieczną dawkę karczocha, który jest standaryzowany na alkaloid zwany cynaryną. I to jest najważniejsze, bo to, że ktoś sobie sproszkował karczoch, to jest w ogóle mało istotne. Ile tam jest w tym karczochu cynaryny i czy zawsze jest tyle samo? W naszych suplementach serii Bioven to jest pewne, że w każdej kapsułce jest tyle samo i w każdej kolejnej buteleczce jest też tyle samo alkaloidów. Mamy karczoch, mamy kurkumę, mamy ostropest plamisty, mamy mniszek lekarski, mamy również aminokwasy niezbędne do sprawnego działania wątroby, mamy również imbir, piperynę. Słuchajcie, co tylko jest potrzebne do dobrego działania wątroby i woreczka żółciowego, jest w tej kapsułce. Pracowaliśmy nad tym z Damianem Oleńskim i jego zespołem razem, żeby to wszystko było po pierwsze zbadane, skuteczne, bezpieczne i certyfikowane. Czyli mamy pewność, ile jest cukru w cukrze, cytując klasyka. Słuchajcie, ten suplement nazywa się HEPA Strong. HEPA Strong oznacza mocna wątroba. HEPA Strong jest do kupienia na stronie www.hemking.eu. Macie bezpośrednio link do HEPA Strongu w napisie, w poście, który możecie przeczytać nad naszym filmem. Słuchajcie, każda z nas po 50 powinna HEPA Strong brać. Czy nie ma kłopotów z woreczkiem, czy ma podrażniony, czy jest już po resekcji. Bo to wszystko spowoduje, że będziemy czuć się dobrze, a nasze hasło to jest jakie? Normalne to czuć się dobrze. Zapytacie, ile kosztuje i na ile wystarcza? Już Wam mówię, to opakowanie wystarcza na 3 miesiące, bo jest tu 90 kapsułek, bierzemy jedną kapsułkę dziennie i wystarcza nam to na 3 miesiące, a kosztuje niecałe 70 zł. Dziewczyny, woreczek żółciowy do odnowy. Polecam Wam, żadna kobieta po 50 nie może zapomnieć o tym, żeby zadbać o woreczek żółciowy. A zadbać można tylko i wyłącznie tym preparatem. Pozdrawiam Was serdecznie i piszcie, czy macie te dolegliwości z woreczkiem żółciowym, bo może ta statystyka jakoś oszukuje. A ja tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki Akademii Zdrowej Babci o kolejnych suplementach, które stworzyliśmy razem z marką Hemking. Do zobaczenia i mam nadzieję, że zostałyście woreczko oświecone. Buziaczki! Mua!